Mamy plan na poprawę funkcjonowania tego obiektu, funkcjonowania schroniska dla zwierząt, żeby poprawić bytowanie zwierząt, a także osób, które wspierają i pracują w schronisku dla zwierząt. Chcemy zmienić sposób finansowania schroniska dla zwierząt, sposób jego funkcjonowania, a także modernizacji tego obiektu, a nawet przeniesienia. Dlatego chcemy, aby w przyszłej kadencji Rady Miasta schronisko wydzielić z ogrodu zoologicznego, żeby to była samodzielna jednostka z własnym budżetem, o wiele wyższym niż obecnie. No, proszę Państwa, obecnie budżet schroniska to wynosi, to jest około niecałe 1,5 miliona złotych. Chcemy, żeby ten budżet był znacząco wyższy, nie mniej niż 2 miliony złotych z budżetu miasta. Żeby nie dochodziło do sytuacji, że pracownicy schroniska dla zwierząt, czy też fundacje współpracujące z schroniskiem apelowały do mieszkańców o wsparcie schroniska dla zwierząt w karmę i inne materiały potrzebne do jego funkcjonowania, ponieważ nie są w stanie ich zapewnić z własnych środków. No to jest karygodna rzecz dla miasta, żeby miejska instytucja musiała się prosić mieszkańców o pomoc. To nie tak powinno wyglądać. To miasto powinno w pierwszej kolejności zapewnić te wszystkie podstawowe środki, podstawowe materiały do jego funkcjonowania. W pomieszczeniu 2x2 jest 32 szafki dla 32 wolontariuszy ze stołem z 6 krzesłami. Łącznie 40 osób obsługuje to schronisko, ponieważ 8 osób jest na etacie. Tak jak powiedział mój przedmówca, około 1,5 miliona złotych to są podstawowe koszty stałe działalności, czyli woda, prąd. Brakuje na jedzenie, w ogóle nie ma na jedzenie, czyli na działalność merytoryczną, na wyżywienie tych zwierząt, nie ma na leczenie tych zwierząt. To są takie podstawowe rzeczy, z którymi borykają się pracownicy. Ja powiedziałabym, że oni są chyba już lekko zdesperowani, nie będą o tym mówić, ale jakby nie mają jakby żadnej pomocy, oprócz oczywiście tych darczyńców, którzy tu przyjeżdżają i te dary przedkładają dla tych zwierząt. Ja myślę, że najważniejsze jest to, ponieważ to schronisko nie spełnia warunków, tu są jakieś były tereny pomechaniczne, naprawy samochodów. Trzeba po prostu znaleźć nowy teren z dostępem komunikacyjnym, wybudować ten teren od nowa, czyli to schronisko z podstawową lecznicą. Takim wzorem jest dla nas Wrocław, to jest 4000 m² powierzchni użytkowej z wybiegami dla psów. Tu proszę zobaczyć, że tu nawet nie ma gdzie psa wyprowadzić, muszą pracownicy wychodzić poza teren i wyprowadzać te zwierzęta. To jest po pierwsze. Po drugie lecznica. Tutaj jest malutki gabinecik, który też nie spełnia podstawowych warunków opieki nad zwierzętami. No i w związku z powyższym ten temat trzeba załatwić na 100% i jesteśmy zdesperowani, zdeterminowani, żeby to po prostu zmienić w nowej kadencji. Konkretny pomysł dla zwierząt w schronisku opolskim to przeznaczenie złotówki od każdego sprzedanego biletu do ogrodu zoologicznego na utrzymanie właśnie schroniska dla zwierząt. W zeszłym roku opolski ogród zoologiczny odwiedziło ponad 282 tysiące osób. To oznacza, że w tym roku moglibyśmy zwiększyć finansowanie o 282 tysiące złotych. Jestem pewien, że kierownik oraz wszyscy pracownicy schroniska znaleźliby doskonałe przeznaczenie tych pieniędzy na działalność schroniska. Myślę, że za 282 tysiące złotych można by było sporo usług weterynaryjnych zrealizować, można by było kupić ogrom specjalistycznej karmy, tak potrzebnej właśnie dla najstarszych i najmłodszych zwierząt. Jest coraz więcej organizacji pozarządowych, które działają właśnie w obszarze wsparcia takich miejsc jak to, przy którym tutaj dzisiaj stoimy, czyli schroniska dla zwierząt, i coraz więcej organizacji pozarządowych ma świetne programy, jeśli chodzi o wsparcie właśnie takich miejsc. Chciałabym, aby w przyszłym budżecie była możliwość przeznaczenia środków właśnie na konkurs dla takich organizacji pozarządowych. Zbliża się taki okres dość intensywnie rozrodczy, tak zwane marcowanie dla kotów, i tutaj w schronisku już jest drugie tyle tych kociaków. Nie ma dla nich po prostu miejsca, one mieszkają w budynkach po warsztatach samochodowych, gdzie nie ma ogrzewania, nie ma wentylacji. Więc chciałam po prostu przypomnieć, drodzy mieszkańcy, że miasto finansuje sterylizację takich bezdomnych kotów, które gdzieś po prostu błąkają się po działkach, po ulicach. Tylko wystarczy po prostu je złapać, skontaktować się ze schroniskiem, że ma się takie zwierzaka, i na pewno Państwa pokierują. Także bardzo bym tutaj prosiła, żebyście zwrócili Państwo na to uwagę. Zbliża się w tej chwili okres rozliczania PIT-u do 30 kwietnia, więc ci Państwa, którzy jeszcze nie przeznaczyli
swojego 1,5% na różne ważne akcje. Proszę, żeby przeznaczyć to na schronisko. Tutaj mają Państwo numer KRS 338-389. Pamiętajcie Państwo, że jedną z miar naszego człowieczeństwa jest właśnie podejście do tych naszych braci mniejszych.